Dzień dobry, dobry wieczór, witam Strombek. Może zacznę od tego, że znów nie dojechałem, no. Znów nie dojechałem. Coś te Stany mnie nie lubią. Proces gojenia przebiega powoli. Przyjechałem na kolejną zmianę opatrunku. Zaraz zobaczymy, jak ta noga wygląda po 7 dniach dzisiaj. Tydzień mija. Okazało się na miejscu, w Atlancie, jak dojechaliśmy do mieszkania George'ego, okazało się, że on ma córkę, która jest lekarzem. Kończyła Akademię Medyczną w Rumunii. Nie pracuje jako lekarka w Stanach, natomiast no, mogła ocenić tą ranę, zrobić opatrunek właściwie. Lasy z tymi mamami. George się zgodził na to, że mogę u nich siedzieć tyle, ile chcę, koło miesiąca. No ja początkowo myślałem, że no posiedzę u nich ze 2 tygodnie i ruszę dalej. Dzień dobry, jedziemy z nóżką do lekarza, bo coś zaczyna źle wyglądać ta noga i jedziemy sprawdzić. To był bodajże piątek, tak, to był 8 dzień, kiedy byłem u Lili na kolejnej zmianie opatrunku. No i ona stwierdziła, że ta rana wygląda coraz gorzej, że tam się chyba robi podskórne zakażenie i wysłała mnie do lekarza. It doesn't look good, does it? Yeah? But over here it doesn't look good. I know. It looks bad. Yeah. I zobaczymy, no George mnie wiezie. This is George again. No, to dojechaliśmy. Dojechaliśmy i tu jest George, wchodzimy. No i zobaczymy. No niestety wizyta zakończyła się pełną porażką. Pani nawet nie chciała mnie oglądać, wpuściła do gabinetu. I jak powiedziałem, co się stało, czyli że wylała się na mnie woda wrząca, to nagle z takiej nawet dość miłej zmieniła się na, powiedziałbym, dość agresywną. Powiedziała, że ona nie zajmuje się tutaj oparzeniami, że jak ja w ogóle mogłem tutaj przyjechać, że powinienem jechać do szpitala, że powinienem być w szpitalu, że ona się tym nie zajmuje, it's not her scope of duty. To już bym w ogóle wyszedł, nie zawracał jej głowy. No i chyba jednak spróbujemy w szpitalu, czy gdzieś tam na... We'll try in emergency, yes? Yes. Yeah, to zobaczymy, co tam powiedzą, ale pewnie nic. No i pojechaliśmy na ostry dyżur. Byliśmy tam w sobotę, może koło 11, może przed 11. Około 18 dopiero mnie przyjęli. Przyjechaliśmy na... oddział pierwszej pomocy do szpitala. No ciekawe, moim zdaniem to będzie wielkie G, ale no, trzeba mieć nadzieję. Zobaczymy. No na razie bardzo przyjemnie jest tutaj, zarejestrowali mnie. Sprawdzili temperaturę, ciśnienie. Nie wiem, co ja mam na ramieniu. Dostałem opaskę. Zaczipowany jestem. No i nie wiem, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Ojejku. Zimno tu. Ale dobra. Byle pomogli i bylebym nie musiał za tą wizytę i pracować w kamieniołomach do końca życia. No, jestem na łóżku w pokoju zabiegowym. Nawet George'a wpuścili. Najpierw przyszła pielęgniarka. Zerwała mi opatrunek w taki sposób, że zerwała tak około 2 cm skóry jeszcze, więc zrobiła mi świeżą ranę. Potem przyszedł pierwszy lekarz. Powiedział, że on się nie zajmuje oparzeniami. Po około godzinie przyszedł drugi lekarz. On powiedział dokładnie to samo, że nie zajmuje się oparzeniami.
A nóżka wygląda jak wygląda. Are you ready to stay another month with us? 1 month. Are you ready? Yes. For me, no problem, Peter. I told you straight in your face, Peter, is bad, it's not a good idea, I cannot. I'll tell you straight away, but it's okay, Peter. Trust me, it's okay, no problem for us. No i na tym ostrym dyżurze nic nie zrobili. Przepisali mi maść i wystawili skierowanie do centrum oparzeń. Postraszyli, że to jest bardzo poważne i że pewnie będzie potrzebny przeszczep. Dostałem skierowanie na poniedziałek na 8 rano do centrum oparzeń. No i tyle. To znaczy, skasowali jakąś kosmiczną kwotę pieniędzy. Jak zobaczyłem rachunek, to stwierdziłem, że jednak chyba będę pracował w kamieniołomach przez kolejnych kilka lat. Ale to nic, ważne, żeby noga się zaleczyła, a pieniądze raz są, raz nie ma. Pieniądze. W niedzielę miałem konsultację przez WhatsAppa z chirurgiem z Siemianowic Śląskich. Znajoma, która jest lekarzem, poprosiła znajomą, która jest chirurgiem w Siemianowicach, żeby to wszystko obejrzała i się wypowiedziała. No, chirurg nie pozostawiła złudzeń. Powiedziała, że to jest poważna rzecz, że być może robi się tam zakażenie, że albo będę szukał pomocy specjalistycznej w Stanach, albo wracam do Polski. I że w ogóle nie ma mowy, żebym w przeciągu najbliższego miesiąca jechał, bo mogę sobie tylko zaszkodzić. I chyba nawet gdybym miał, nie wiem ile, no na koncie 100 tysięcy dolarów i mógł sobie wynająć pokój w hotelu, to siedzenie tam tylko po to, żeby siedzieć i czekać, aż ta noga się wygoi przez kolejny miesiąc czy 6 tygodni, no nie miało sensu. Więc jedynym rozsądnym wyjściem był powrót do Polski, ale to nic. Pakuję się powoli. Ubrałem sobie skarpetki i gacie. W oknie się suszą, a na zewnątrz wiosna. Wiosna jest. Wiosna na zewnątrz. Cieplutko, 20 stopni dzisiaj jest i pełne słońce. W zasadzie nie mam nic do wydania. Poza tym, że się pakuję. Myślałem, że coś mi przyjdzie do głowy. Wyjąłem aparat. Pomyślałem, coś pogadam. Ale nie mam nic do wydania. Jesteśmy na zakupach w Ciuchlandzie. Ciuchland jak Ciuchland. Jest ogromny. A przyszliśmy tutaj, żeby mi kupić walizkę na drogę. I kupiłem sobie walizkę. Walizka jest pod koszykiem. Bo Lili ma kartę zniżkową i kosztowała 7 dolarów i ja mam nadzieję wszystko w nią zmieścić i mieć jako podręczny. A reszta będzie w pudle z rowerem. I zaraz jedziemy na zmianę opatrunku. Jutro wylot. Jeszcze trzeba ogarnąć pudło. Musimy pudło znaleźć. Mam nadzieję, że się spakuje. We wszystko, co mam dzisiaj. Co tam jeszcze powiedzieć? No nie wiem, kiedy ja teraz do tych Stanów przyjadę, czy w ogóle. No, będzie nad czym myśleć w Polsce. Będzie o czym myśleć w Polsce, jak już wrócę, ojojoj. Dziś jest poniedziałek, jutro wylot. Książki jeszcze nie dokończyłam, do środy mam deadline. Brakuje tak objętościowo, żeby zadowolić wydawcę, brakuje około 10 stron.
No do środy to nie dopiszę. Ale może mi trochę przedłużą czas. Jak będą nadal chcieli to wydać. Różnie bywa. Włosy mi wyrosły. A tu jest pudło. Złożone z kawałków kartonu. W zasadzie jednego wielkiego kartonu. Pocięliśmy trochę z George'em tutaj ten karton i o Jezu. No i jako tako to wygląda. Jeszcze trzeba to trochę dolepić. Kotek przyszedł mnie pożegnać. Do widzenia, kotku. Szybko się chyba nie zobaczymy. Chcesz wyjść? A na zewnątrz wiosna. Dzisiaj ma być 20 stopni. Piękna pogoda. I zaraz się bierzemy za ostatni opatrunek. Druga lepiej wygląda. Trochę. Przecież według pani doktor druga wygląda gorzej, bo tam jest trzeci stopień poparzenia, dlatego mnie nie boli. A tu jest drugi z trzecim i dlatego bardziej boli. A to jest zaraz będzie ostatni opatrunek. Baba. Kremik, żeby ładnie wyglądało. Jak w Polsce obejrzą, to żeby się nie przestraszyli od razu. Tylko zobaczą białą plamę. As you see, look. It's not too tight. Jedziemy na lotnisko. Ale pogoda. Ale by się jechało ładnie dzisiaj. Georgi pojechał odstawić samochód, a ja poczekam na niego. Pudło trochę ponadwymiarowe, ale dzięki temu nie musiałem koła ściągać tylnego. Jest rower włożony z nieściągniętym tylnym kołem, było wiele łatwiej wpakować. Dobra, może przejdzie. Chyba nie jest za szerokie. O, tu się trochę porozlepiało. Nie, chyba wezmę jednak nożyczki, trochę pozalepiam jeszcze na nowo. Trochę to... O! Kółko wystaje i tu się trochę rozlepia. No, trochę sity. Dobra. Żeby się wlepka bagażowa, żeby im się nie odlepiła, żeby było wiadomo, gdzie to leci. Leżę i sobie rozmyślam i przyjemnie się leży. Tak oglądam siebie teraz w tym aparacie. Jakoś zrudziałem coś. Rower udało się odprawić bez problemu. Skasowali $125 i znaczy w zasadzie to 200, bo lot też skasował. Co tam jeszcze miałem powiedzieć? No, że tutaj sobie chwilę poleżę. Mam jeszcze 2 godziny do lotu. Przesiadka w Nowym Jorku. Stamtąd do Warszawy prosto lecę lotem. Już w samolocie do Nowego Jorku. 2 godziny. Lot. Jechałem miesiąc z Nowego Jorku, wracam w 2 godziny. Nóżka. Nóżka.
wózku inwalidzkim jadę. Drugi raz w życiu przez lotnisko na wózku i znów w Stanach. Jak kolano uszkodziłem w 2013, to mnie na wózku wieźli. No a teraz drugi raz na wózku inwalidzkim. Na wózku inwalidzkim mnie wiozą przez lotnisko. Niedawno odprowadzałem Agatę, jak odlatywała. Niedawno Agatę odprowadzałem tutaj. Czekaliśmy też na ten airtrain. No i teraz trochę w innych okolicznościach. Bo w tle pana widać, który mnie pcha. Nie odzywa się nic, ja się do niego nie odzywam. Musimy tu gadać. O, pociąg przyjechał, dobra, wsiadamy. Już jestem przy bramce, przywieźli mnie ekspresowo dwoma wózkami, najpierw jeden, potem drugi. Było trochę zamieszania na odprawie, bo okazało się, że zapomniałem wyjąć butelkę z wodą. Nie mogłem już wypić tej wody. Nie, bo jeszcze nie wiem co, no. Zatrułbym się na ich oczach. Nie wiem, dlaczego nie mogłem wypić swojej wody z butelki. No, amerykańskie standardy. Amerykańskie zasady, z których wszystkich nie rozumiem. Ale to nic. No, w każdym razie jestem już przy bramce. Mam jeszcze 2 godziny do lotu. To sobie tutaj posiedzę spokojnie. W sumie to cieszę się, że wracam. Nie wiem z czego, bo już zmęczyły mnie te Stany. Także się cieszę. Co mam, płakać? Cieszę się. Będą nowe wrażenia, nowe przygody. Byleby się nóżka zagoiła. Passengers can be safe and comfortable flight. Not be seen by relax and fasten your seatbelts. Captain Zbigniew Serbiel and his crew wish you a pleasant flight. Proszę Państwa, przedstawimy teraz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny prosimy umieścić w schowkach nad głowami lub pod poprzedzającym fotelem. Control is 35 degrees Fahrenheit. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop. Już jestem w Polsce, na lotnisku. Minęła podróż całkiem dobrze. Samolot nie był zbyt obłożony, więc zająłem 3 miejsca i mogłem się położyć. I trochę nogę w górze podtrzymać. Przyleciałem do Warszawy we środę. Odebrała mnie Agata, pojechaliśmy prosto do chirurga. No, obejrzał, stwierdził, że to się jako tak goi. Przepisał antybiotyk i zaprosił na zabieg czyszczenia tkanki, który jeszcze mnie czeka w tym tygodniu. No i to powinno się goić. No, plus jest taki, że nie doszło do żadnego zakażenia. Nie schłodziłem się aż na tyle, żeby ciepła w sobie nie mieć, więc to ciepło, co we mnie jest, to teraz dzielę się uśmiechem. I dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia.